Siemaneczko, w 71. części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Mam swoje mikrofonik, troszkę sobie podsuniemy. Dobra, mi został nam zamek do sprawdzenia. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. O, już myślałem, że będzie jakiś problem, ale na szczęście nie. Dobra. Nie tak jak mówisz. Kiedyś tutaj kruk nas witał, a teraz cisza i spokój. Kucharzyna. Łapy precz od moich garnków. Nikt nie będzie ich ruszał. Spoko. Ja odpowiadam za jedzenie, a to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się? Jak słońce. Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garund. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Okej. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem za kratkami. Dobra. Kilof. Coś się za tobą błyszczy. Aha, to może taki cień po prostu pada. No, no dobra, nie będziemy tam grzebać, żeby się nie denerwował. Co mamy tutaj? Tyle kuferków. Tak sobie po prostu stoją. Wiem, że poprzedni odcinek spędziliśmy na otwieraniu. Tu chociaż jeden. Znaczy bez przesady, no też nie było tam... Także cały odcinek otwieraliśmy. Całkiem nieźle. Dobra, to te kuferki sobie już otworzę poza odcinkiem. Już trochę może za dużo tych kuferków. Wybaczcie. Okay. Tutaj też jest jakiś fajny kuferek. Tutaj to mnie korci, żeby go otworzyć. Tylko nie wiem, czy się nie zdenerwują. O, bo sekundy lecą. Zaryzykujmy. Udało się. Zwój, okej. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. No, nie ma lekko, nie ma lekko. Jak wygląda sytuacja? To, że się pojawiłeś, daje nam nadzieję. Potrzebujemy cię. Idź porozmawiać z Garondem. On wszystko ci wyjaśni. Dobra. Brzmi jak wyzwanie. Spróbujemy. O, proszę. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. No domyślam się. Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Nie jest kolorowo, delikatnie mówiąc. Spokojnie, rycerze. Bez paniki. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No? Słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz?
I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa! Ciekawym, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? Czego tu szukasz? Rozpoznał we mnie najemnika, okej, szanuję. Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do lorda Hagena bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Chyba nie. Oj, dobra. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. No coś takiego. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami. Ale chyba nie mam wyboru. Zrób o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. No dobra, jakaś to sumka jest, nie? Przyda się, zwłaszcza, że odkładamy sobie na regenerację. Potrzebujemy 15 tysięcy. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników. Dobra. Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć... Okej, zaraz to ogarnę. Trochę nam zadań pewnie przybyło. Dobra. Fajnie by było, jakbym od razu sobie odpalił tą mapę, którą dostałem. Aha, czyli tereny wieży Xardasa. Aha, i tam tereny starej kopalni. Podobno stara kopalnia działa w tej modyfikacji. Czy działa? Jest jak otwarta? No nie wiem, nie wiem jak to określić. Dobra, zróbmy sejwik i spytajmy go o drażliwy temat. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość, ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Najpierw pogadamy z Miltenem, bo to faktycznie naprawdę duża sumka. Na razie panuje wzgląd... Dobra. Co możesz mi powiedzieć na temat Kretów? Zebrałem 3 grupy. Marcos, Fayet i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. 2 pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Dobra. Z którą grupą Kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Silvestra. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Oczywiście. Oczywiście, niech Innos nie prowadzi. Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą 3 grupami. No wiem, spróbuję. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat... Tak, już to zrobiłem. Między odcinkami postaram się trochę oczyścić tereny wokół obozu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. No i zaraz będzie następny poziomik, fantastycznie. Przydałoby się odwiedzić też kapliczkę Beliara,
bo wydaje mi się, że już mogę ulepszyć sobie mieczyk. Ale nie no, ja tutaj nie znajdę. Okolice wieży Xardaza tam dopiero znajdę. Dobra, to trochę komplikuje temat. Aha, tu będę pełno skrzyń. No, trochę chyba się tu pozmieniało. To chyba był pokój Torusa, nie? I kogoś tam jeszcze. Kontrolnie otwórzmy. O ty kurde, raz, dwa, trzy, cztery. O ty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Już tam wiecie, musiałem tak luknąć sobie tylko. Może jakieś fanciory? Nie, no to oczywiście poza odcinkiem już pootwieram. O kurwa. Tu ty biegnie, kuźwa. Tu był ten pokój kruka, więc go na końcu spróbujemy zrobić. Dobra, tu jest kurde gościu. Niech nie podgląda nas za bardzo. O, klucz do drzwi, chętnie. Złoty świecznik. Nie jest do kuferka, dobra, to trudno. Już tam się gościu denerwuje, coś się tam... Zabieraj się stąd! A, bo do skrzyni się przyczepiliśmy. Tu był chyba pokój Gomeza. Ile pamiętam. Tak, dobra. Już tu nie będę nic zgrzebał. Tylko tak zobaczyć, jak to wygląda. I to był pokój kruka tutaj. Tu zawsze było wciul fantów. O. Kurwa! No co za fajansiarz jeden. No patrzcie, jak się przyczepił, nie? No. Zabieraj się stąd! Dobra, niech spieprza. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To mamy problemik. Ale tą trutkę to bym spróbował wziąć. Dobra, chyba nie ma przypału. Bo chyba tego nie wiemy, o tej truciźnie. Nie mam czasu na takie Damarok. Żądło krwiopijcy zawiera śmiertelną truciznę, na którą trzeba bardzo uważać. Dlatego podczas usuwania żądła należy przestrzegać następującej zasady. Żądło rozcinamy od końca do samej podstawy. Usuwamy skórę, a następnie nacinamy tkankę otaczającą gruczą. Jakbyśmy nie umieli zdejmować tej. Wyciągać. No wiecie, o co mi chodzi. Byśmy się nauczyli tego żądła. Ale że umiemy, nam się nie przyda. Dobra. Myślałem, że tu klucz będzie do tych drzwi obok, nie? No ale nie ma, trudno. Na pewno się przekimamy. I pójdziemy do Miltena. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jakiś klucz... Nie wiem, czy wziąłem w końcu ten klucz? Nie, no chyba wziąłem. Ciekawe. Dlaczego ja klucz wziąłem, nie? Skoro nie mogę otworzyć tych drzwi. Może to jakieś innych drzwi, no cholera wie. W każdym bądź razie między odcinkami będę miał trochę roboty. Chyba, że nie wziąłem tego klucza? Nie, wydaje mi się... Nie, zabrałem go, tak. Dobra, dobra, nie mamy czego tutaj szukać. Chodźmy do Miltena. Pytanie, czy ja mogę się tu teraz jeszcze czegoś nauczyć od nich. Broni jednoręczne, jakbym chciał. Chyba będę chciał. Chociaż tam niewiele co się nauczę. Ale coś może się przydać. Najpierw pogadajmy z Miltenem. Hej! Garond domaga się 1000 sztuk złota za uwolnienie Gorna. Niezła sumka. Mogę dorzucić 250 sztuk z mojej kieszeni. Dobra.
Okej, to zawsze lżej dla nas. Pewnie jakbyśmy z Diego pogadali, zanim uwolnimy Gorna, też by coś dorzucił. No ale no nie będziemy teraz szukać Gorna, w tym odcinku nie chcę wychodzić w ogóle poza zamek, bo nie wiem co ja z nią zrobię, jak tam są orkowie. Ode mnie tego nie dostał. Mówią to i owo. Wracaj. To przecież oczywiste. Doszło do mnie to i owo. Było dokładnie tak, jak mówi. Nie, ona teraz będzie szła. Właściwych ludzi. Przełęcz. Aha. Doszło do mnie to i owo. Musiały to dupy. Sam by na to nie. To jest lokalizacja Przełęcz. Myślałem, że wiecie, zamek, ale nie, ona gdzieś chce iść na Przełęcz. I będzie zabawa, że coś czuję. No ale nic, no wykupmy Gorna. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. No dobra. A jakbyśmy zrobili te wszystkie zadania, to może byłoby taniej? W sensie, byśmy poszli do tych kopaczy, grup wypadowych? Nie pamiętam, czy on by coś opuścił, tą stawkę, czy nie? Mniejsza. 750 to powiedzmy, no jest do przełknięcia. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę, oto klucz. Możesz wejść do środka. To będzie jeszcze więcej kłopotów. Dobra. Nie mów, że. Zobaczymy, jak ten stary wiarus tam się ustawił. Tutaj ktoś jest. Tutaj też. O, tam siedzi Gorn. A jestem ciekawy, jakbyśmy po kolei sprawdzili. Może kogoś znajomego tu spotkamy? O, proszę. Kim ty jesteś? Byłem na zewnątrz, kiedy smog zaatakował. Widziałem go. Był wielki, niczym 10 rosłych mężczyzn. Jego ognisty oddech w mgnieniu oka spopielił chaty. Smog! Za żadne skarby się stąd nie ruszę. Nie jestem szaleńcem! Okej. Byłem na... Dobra. To zobaczmy jeszcze, kto jest w salce obok. Tutaj. Sprawdźmy. Nawet jak nie ma nikogo, to może... Może jakiś fancior leży? Nie. Kompletnie nic. Nie pamiętam, co to było. Tu nie było więzienia w jedynce. Tutaj nie był skorpion. I coś tutaj nie było strzelnicy? Nie wiem już, ale... Nie kojarzy mi się, żeby tutaj było więzienie. Lochy były na dole, ale tutaj... Dziwny temat, no ale mniejsza. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garond narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd, zbrzydła mi ta cela. Czekaj chwilę, mam tutaj coś, co może ci się przydać. Znalazłem w celi tę zbroję. Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. Dzięki, zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. Wszystko przez rudę. Średni pancerz najemnika. Kurwa. Na cholerę mi średni pancerz najemnika, stary. To przecież nic na ten. O nie, patrzcie. On trochę inaczej wygląda. Ten jest z dwójki, a ten jest z jedynki. No. Czy odwrotnie? Kurwa, nie pamiętam. Musiałbym wrócić się na farmę. Nie, wydaje mi się, że ten dostaliśmy na farmie. A ten był w jedynce, nie? A pytanie, czy... Może będzie pasował na naszą, wiecie? Mam. Ciężki? Nie, gówno. Nic nie mogę jej dać. Chociaż nie wiem, czy byłby lepszy od tej zbroi, co ma teraz. Chyba nie, albo ten podobny poziom. Mniejsza. Chodźmy do Miltena. Tam sobie też zakończymy odcineczek. Może jeszcze u nauczyciela jakiegoś, bo jednak wydam te punkty, no bo i tak będę miał zaraz następne.
A może Gorn? Nie, Gorn. Czego można nas nauczyć Gorn? Broni dwuręcznej siły. Nie on, kurwa. Gdzie oni są? O, są tutaj, dobra. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Dzięki za cynk. Dobra. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Milton coś powie? Skomentuje? Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. No, to prawda. Wyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Dobra. Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecz... Dobra. Nie dostaliśmy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o nostalgię, jeśli chodzi o Gorna. To dziwne. I szkoda troszkę, no ale dobra, trudno. Się mówi. Mniej tak. Nauka w broni jednoręczną. Chce się szkolić. No, tak zrobimy. Ten jeden punkcik sobie wydamy. Chociaż nie wiem, czy... Może nie, może zostawmy na tą regenerację. Tam trzeba 30 punktów sobie teraz tak przypomniałem. To nie, nic nie wydajemy. 5 punktów to nie przeskoczę na inny level niż wojownik w broni jednoręcznej. Nie, dobra, zostajemy tak jak jest. Dobra. Także w tym odcinku to będzie na tyle. Ja muszę sprawdzić, jak ją zostawię. Czy ona będzie chciała wyjść stąd i pójść do przełęczy, czy tutaj zostanie. Dobra, ale mniejsza. W tym odcinku to na tyle. W przyszłym wyruszamy w teren. Może ja trochę oczyszczę już troszeczkę z tego ścierwa ten najbliższy teren. Zobaczymy. Także na razie.